E-learning dla mnie to jest bardzo szerokie pojęcie. Bardzo często kojarzy się e-learning z czymś bardzo prostym, tak? Zrobione szkolenie, zrobiony jakiś krótki film edukacyjny, to jest wszystko jakby e-learning, tak? Dla mnie jest to bardzo szerokie pojęcie, w którym mieszczą się różne formy oddziaływania, gdzie do przekazu i do dystrybucji, i do jakby zarządzania całym procesem wykorzystuje się aplikacje, platformy do zarządzania szkoleniami, tak? Więc to jest i przepływ tych wszystkich danych następuje przez internet. Przewaga tego rozwiązania jest taka, że uczymy się wtedy, kiedy chcemy, mamy na to czas, siłę, wolę, ochotę, a najważniejsze jest to, że tempo swojej pracy można dostosować zarówno do swoich własnych kompetencji, nie tylko czasu. Jako pracodawcy bardzo wspieramy nowe technologie, nowe rozwiązania, zwłaszcza jeżeli mówimy o technologiach, które pomagają pracodawcom w szkoleniu pracowników. Dla nas jako pracodawców RP, reprezentujących tak dużą grupę firm i przedsiębiorstw skupionych w naszej organizacji, jest to dodatkowa wielka wartość, ponieważ możemy w ten sposób również na odległość prowadzić i najrozmaitsze ustalenia, i przede wszystkim różne szkolenia. Zdecydowanie warto, w każdej branży warto. Warto się zastanowić, jak to zrobić, i od tego jest cała masa partnerów i konsultantów, i to jest takie narzędzie, które naprawdę w dłuższej perspektywie jest fajne i przynosi efekty. W zależności od potrzeby, od tego, gdzie dana organizacja się w danej chwili znajduje, dopasować, czyli w ilu procentach chcemy się oprzeć o tradycyjne szkolenia, gdzie chcemy skorzystać z e-learningu, a gdzie z jakiejś innej formy szkoleniowej. I później musimy to dokładnie i dobrze zaprojektować, czyli ustalić, no, jaki będzie ten procentowy rozkład, kto będzie zarządzał kursami, kto będzie je dostarczał, kto będzie sprawdzał, czy doszło do przekazania i do zdobycia wiedzy. There were a couple of very strong trends. The first one is gamification, and I've seen deeper and more intelligent gamification this year. So that gamification and all the techniques and processes around that is big this year. The second thing that was much bigger than before is virtual reality and 3D simulation. All the airlines train pilots this way. You put them through crisis situations and they learn to react to them without having them happen in reality. To, co robimy, myślę, że nie mamy powodów, żeby się wstydzić w stosunku do rozwiązań i od strony technologicznej, od strony koncepcji, kreatywności tego, co się dzieje w procesach edukacyjnych, ale myślę, że zawsze warto inspirować się tym, co się dzieje właśnie w Europie. Stąd ta idea zapraszania również gości zagranicznych, prelegentów zagranicznych. Bardzo dobra edycja pierwsza spowodowała to, że rok temu spowodowała to, że spotykamy się dzisiaj. Myślę, że nic nie ujmując pierwszej konferencji, ona się rozwija. Ta dzisiejsza konferencja też jest bardzo ciekawa, bardzo dużo ciekawych prelegentów, w związku z czym na pewno warto, żeby była kontynuowana, i liczę na to, że w przyszłym roku też będziemy mogli się spotkać.